No, to jakie tu konkretnie rady? Edyta Chojnowska jest przekonana, że Dawid Kiszycki ją zaniedbuje. Dziewczyna znalazła w internecie poradnik, jak podporządkować sobie chłopaków. Jak najszybciej zamierza wypróbować sposoby na Dawidzie. Zrobić dla mnie coś, na czym mi zależy. Co? Na przykład, nie wiem, iść z tobą do kina akurat w ten dzień, w który umówisz się z kolegami. Tak? A jak szantaż nie zadziała, to się umówię z innym chłopakiem. Będzie tak zazdrosny, że nigdy mnie dla kumpli nie wystawi. Nie uważasz, że to jest trochę takie nie fair? To jest takie chamskie gierki. Oj tam, przesadzacie. Ale nie boisz się, że Dawid cię rzuci? Nie masz szans. Ja bym się bała. No, wydaje mi się, że to chyba zły pomysł. Daj buziaka. Na buziaka to sobie trzeba zasłużyć. Od kiedy? Od dzisiaj? Ej, Eddie, daj spokój. No, ja mówię na poważnie. Dobrze, to co mam zrobić? Pójdź ze mną do kina. Eddie, ale wiesz, że się umówiłem dzisiaj z chłopakami na rower. Nie, to nie. Pójdę z kimś innym. Znaczy, z dziewczynami. Dawid nie rozumie zachowania Edyty. Uważa, że ma prawo spędzać czas z kolegami. Tymczasem dziewczyna postanawia wzbudzić zazdrość Dawida i w ten sposób zmusić go do zmiany planów. Co tam? Mam na dzisiaj dwa wolne bilety do kina, bo mnie chłopak wystawił. Nie może być, serio? No i się zastanawiałam, czy byś ze mną nie poszedł. No pewnie, przecież wiesz, że mi się podobasz. No. Chcesz coś do picia? Sok. Okej. Dobra, nie pójdę z chłopakami. Nie? Nie, odwołam to. No i elegancko. To się widzimy dzisiaj po szkole. Sorki, niestety nie możemy iść razem, może innym razem. Spoko. No, pa. Pa. Trzymaj się od Edyty z daleka. Dobra, wyluzuj, gość. I znajdź sobie swoją dziewczynę. Hej! Ten poradnik jest świetny. Czuję, że panuje nad Dawidem. Każda dziewczyna w szkole powinna się tego nauczyć. Niedługo już wszyscy chłopcy będą chodzić jak w zegarku.